Witam Was, kochani moi, bardzo serdecznie na dzisiejszym rozdaniu prezentów. Było zapowiedziane, że 30 grudnia odbędzie się drugie losowanie dwóch paczuszek. Dwie osoby dzisiaj zostaną rozlosowane, więc trzymam kciuki za wszystkich. Mam nadzieję, że osoby, które zostaną rozlosowane, będą po prostu tańczyć z radości i będą miały fajny prezent na ten nowy rok. No i co, kochani, mam nadzieję, że mój dzisiejszy strój się Wam podoba. Chciałam Was troszeczkę też rozśmieszyć, bo kończący się rok był dziwny, niesamowity, trudny bardzo. Myślę, że wiele osób uroniło niejedną łzę, bo dla niejednej osoby był to bardzo ciężki rok. Więc kochani, kończy się ten rok i mam nadzieję, że ten nowy rok będzie lepszy. Ale życzenia to, słuchajcie, na sam koniec. Chciałam tylko powiedzieć, że słuchajcie, padł rekord, bo pierwszy raz, słuchajcie, pod filmikiem pokazało się 77 komentarzy. Pytań było bardzo, bardzo wiele. Ja teraz nie będę tutaj cytować pytań, jakie tam padły. Bardzo dużo pytań, jeśli chodzi o święta, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam właśnie do komentarzy pod filmikiem. Jeśli chodzi o okres świąteczny, to też jest filmik z mojej wigilijki, więc kto nie widział, zachęcam również do oglądnięcia, bo tam, myślę, rozwieję wiele wątpliwości i właśnie odpowiedzi na zadawane mi pytania. Także wszystkim, ale to wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za aktywność, nie tylko pod tym filmikiem, ale pod wieloma innymi. Wiele osób w ostatnim czasie dołączyło na mój kanał, więc wszystkich, ale to wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że dołączyliście, że jesteście w tej mojej przestrzeni i że te moje projekty, te moje filmy zdobyły Waszą sympatię i zaufanie i darzycie mnie no naprawdę ogromnym, wielkim sercem, bo jest naprawdę mnóstwo ciepłych i fantastycznych komentarzy, co jest dla mnie wielką, wielką nagrodą i miodem na moje serce, więc naprawdę to jest wielki prezent pod choinkę i taki noworoczny. Także kochani, nie będę przedłużać, bo czekają, słuchajcie, tutaj dwie paczuszki do rozlosowania. Myślę, że dwie osóbki bardzo, bardzo się ucieszą. Także przechodzimy, słuchajcie, nie przedłużam, idziemy losować i po losowaniu, słuchajcie, zapraszam Was jeszcze na dwie minutki takiego podsumowania i jeszcze jedno ważne ogłoszonko mam o kolejnym rozdaniu, więc zostańcie koniecznie ze mną. No i kochani, jesteśmy przed komputerem. Jest godzina 17:03 30 grudnia, więc wszystko się zgadza. Jesteśmy na moim kanale. Przechodzimy do filmiku rozdanie prezentów. Kopiujemy sobie link do filmiku. Wklejamy. Tak, komentarze. No i słuchajcie, kochani, startujemy, zobaczymy, kto będzie zwycięzcą. Mamy zwycięzczynię, Edyta M. Choinka, gałązka bardzo pięknie wygląda. Chciałabym na Twoim kanale obejrzeć filmik odnośnie sprzątania i gotowania. Pozdrawiam. Ja również Ciebie, Edytko, pozdrawiam. Gratuluję. Wygrałaś paczuszkę numer 1. Ale jeszcze dla formalności wejdziemy tutaj głębiej i sprawdzimy, czy ja tu jestem zasubskrybowana, żeby nie było wątpliwości, bo formalności musi się stać zadość. Troszeczkę tutaj widzę, że masz zasubskrybowanych osóbek,
Więc przeglądamy. Tak, jestem, słuchajcie, jestem, więc gratuluję. Edyta M, bardzo Cię proszę o kontakt ze mną, ale to jeszcze za chwileczkę będę mówić co i jak. Więc słuchajcie, losujemy kolejną osobę, bo są dwie paczuszki. Beata Kaleta, pierogi uszka wyglądają bardzo smakowicie. Jeszcze takie domowe, lepione z miłością i zaangażowaniem. Pozdrawiam serdecznie. No to tak, pani Beata Kaleta wygrała. Drugą paczuszkę gratuluję. Jeszcze dla formalności sprawdzimy u niej również, czy subskrypcję, ale niestety nie ma, słuchajcie, otwartej subskrypcji. Przykro mi bardzo, Beatko, pani Beatko, także ja tutaj nawoływałam, aby były te subskrypcje otwarte, żeby były widoczne, więc słuchajcie, losujemy jeszcze jedną osobę. Zobaczymy. Agnieszka Budzińska, choinka. Ja na kanale z miłą chęcią obejrzałabym Twoją poranną rutynę. Myślę, że odcinek wyszedłby bardzo ciekawy i mogłabyś pokazać, co robisz po wstaniu z łóżka. Super odcinek, pozdrawiam. Więc tu jeszcze nie gratuluję. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, słuchajcie. Zobaczymy. No tutaj mamy, więc zobaczymy, czy ja tu jestem. Czy ja tu jestem, słuchajcie, zaraz zerkamy. Szukamy. Tak, jestem, słuchajcie, jestem, więc gratulacje dla Agnieszki Budzińska. Także Agnieszko, bardzo proszę Cię również o kontakt, ale ja za sekundkę, słuchajcie, za sekundkę będę jeszcze o wszystkim informować, także przechodzimy jeszcze na spokojnie na światełko i ogłoszę dalej co i jak, więc pozostańcie ze mną, również pozostali, którzy nie wygrali, ponieważ mam kolejną niespodziankę i kolejne rozdanie dla Was. No i kochani, jestem z powrotem, gratuluję, słuchajcie, Edyta M i Agnieszka Budzińska. Bardzo proszę Was, dziewczyny, o kontakt ze mną na maila. Oczywiście pod filmikiem znajduje się adres mailowy do mnie, więc proszę Was o kontakt, żebym wiedziała, na jakie adresy mam te paczuszki Wam wysłać. Więc taka informacja do Was. Gratulacje, słuchajcie, gratulacje. Dwie osoby wygrały, ale słuchajcie, mam nagrodę pocieszenia albo kolejną informację, bo może nie wszyscy pamiętają, że ja na swoim kanale głosiłam, że będą trzy rozdania, więc ogłaszam, tadam, że jest trzecie losowanie, z tym, że ono odbędzie się po nowym roku. Oczywiście musicie pilnie obserwować mój kanał, zaglądać, bo ciekawe nagrody i tym razem przygotowałam. Także słuchajcie, myślę, że warto pozostać. Nie uciekajcie ode mnie, bo po ostatnim rozdaniu parę osób niestety uciekło. Myślę, że to z powodu tego, że nie otrzymały nagród i nic nie wygrały. Więc no, było to takie troszeczkę dla mnie rozczarowanie, bo ja myślę, że dołączają na mój kanał osoby, które z ciekawością i zainteresowaniem oglądają moje projekty, filmy i to, co dla Was przygotowuję, a te nagrody to jest jakby wynagrodzenie za to i moja sympatia dla Was, że po prostu jesteście ze mną, oglądacie, komentujecie, więc dlatego po prostu te paczuszki dla Was przygotowałam. Także kochani, myślę, że warto zostać, bo są naprawdę też fajne, fajne nagrody na to trzecie rozdanie prezentów. Więc pozostańcie, subskrybujcie, jeżeli ktoś trafił z przypadku na mój kanał. Gorąco zapraszam do pozostania. Myślę, że u mnie jest ciekawie, wesoło przede wszystkim i zawsze się coś ciekawego dzieje. Więc no, myślę, że warto. Chociażby to jest dzisiejszy strój jest dowodem na to, że mam duży dystans do siebie i
potrafię nawet właśnie przebrać się za panią Mikołajową, żeby nie było na sztywno, a na wesoło i kolorowo. Także kochani, jeszcze raz gratuluję dwóm dziewczynom. Kontaktujcie się na mój adres mailowy, na skrzynkę piszcie koniecznie. No i słuchajcie, ponieważ dzisiaj jest 30, ja już na swoim kanale w tym roku nie będę nic wrzucać. Wszystkim, ale to wszystkim serdecznie dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, ogrom słów naprawdę ciepłych, wdzięcznych. No naprawdę to po prostu, aż czasami to mi łza się kręci w oku, że po prostu tak wiele dobrych, ciepłych słów płynie w moim kierunku, w kierunku mojego kanału, tego co po prostu dla Was nakręcam, więc wszystkim, ale to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę z głębokiego serca. Życzę Wam, kochani, aby następny rok był lżejszym rokiem, żeby było więcej tych chwil radosnych, żeby było więcej powodów do radości, żeby nam ten uśmiech częściej pojawiał się na twarzach niż w mijającym roku, żeby ten nadchodzący rok był bardziej obfity i lepszy, jeśli chodzi o szelest w kieszeni, czyli żeby darzyło się, jeśli chodzi o pieniążki, bo bez nich, jak wiadomo, ciężko jakby kolejny dzień przeżywać, więc wszystkim z serca życzę dobrej pracy, zdrowia, dużo powodów do radości. A i jeszcze coś ważnego, słuchajcie, życzę Wam, żeby jak najwięcej osób wokół Was było miłych, serdecznych i sympatycznych, bo myślę, że wówczas życie upływa w lepszym klimacie. Także tego Wam z całego serca, kochani, wszystkim serdecznie, serdecznie życzę. Pomyślności w nowym roku i udanego Sylwestra. Także do zobaczenia, kochani, w przyszłym roku na moim kanale. Mam nadzieję, że pozostaniecie i będziecie tak aktywni jak do tej pory. Tak, wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Do zobaczenia w 2021 roku. Widzimy się niebawem. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Udanej zabawy. Pa!